Dzień dobry. Tak, słucham. Z tej strony Klara Sobieraj. Ja dzwonię z działu wsparcia ekologii i 4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Czysty Powiat. Ma on na celu przede wszystkim uświadamianie oraz wspieranie finansowe mieszkańców wybranych regionów w Polsce. Chodzi tutaj o bezzwrotne wsparcie w zakresie paneli fotowoltaicznych w wysokości do 15 tysięcy złotych. Czy słyszała Pani w ogóle o tym projekcie? Dzień dobry. Halo, słychać mnie? Rozumiem, dlatego właśnie uruchomiliśmy oficjalną stronę internetową czystypowiat.pl, gdzie znajdzie Pani wszystkie aktualne informacje, w tym również wysokość dotacji, które się Pani należą. W związku z tym, że program Czysty Powiat stanowi unikatowy projekt dedykowany dla mieszkańców poszczególnych regionów, chciałam się upewnić, że rozmawiam z mieszkańcem powiatu opoczyńskiego. Zgadza się? Halo? Halo, Halo? słychać mnie? Halo, coś przerywa. Do jakiego powiatu się dodzwoniłam? Tak. To bardzo dobrze, ponieważ to jest tak naprawdę główny warunek przystąpienia do projektu Czysty Powiat. I całe procedowanie wniosków, jak i wszystkie wyliczenia dokładnej kwoty dotacji tych środków wsparcia, które tak jak wcześniej już mówiłam, po prostu się Pani należą i jest to bardzo indywidualny proces, dlatego proponuję bezpłatny kontakt telefoniczny z naszym ekspertem i on po prostu krok po kroku dokładnie wytłumaczy, jak uzyskać to dofinansowanie. Bardzo proszę. I żeby nie przedłużać, ja skupię się tylko na podstawowych pytaniach. Przede wszystkim rozumiem, że Pani mieszka w domu jednorodzinnym, tak? Przedwczoraj dzwoniła osoba z Waszej firmy w tej samej Bardzo sprawie. przepraszam, to przez problemy, które u nas dzisiaj występują. Natomiast ja zajmę dosłownie 2 minutki i gwarantuję, że to jest ostatni telefon. Tak. A czy mieszka Pani w bloku, czy w domu jednorodzinnym? Czy mogę poprosić o powtórzenie jeszcze raz? Rozumiem. To zapytam jeszcze tylko, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu czy gruncie? Jak to u Państwa wygląda? Bardzo Halo, proszę. słychać mnie? Przede wszystkim rozumiem, że Pani mieszka w domu jednorodzinnym, tak? Rozumiem. Rozumiem. To zapytam jeszcze tylko, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu czy gruncie? Jak to u Państwa wygląda? To wydaje się bardzo atrakcyjna oferta. Czym pokryty jest dach? Oczywiście, nie ma problemu. A proszę powiedzieć mi dokładnie, z jakiego materiału wykonany jest dach? Tak. Chodzi o pokrycie dachu. Czy jest on pokryty dachówką, czy blachą, a może innym materiałem? Czy mogę prosić o powtórzenie? Nie A proszę dosłyszałem tej powiedzieć mi ostatniej dokładnie, z jakiego kwestii. materiału. A proszę mi powiedzieć dokładnie, z jakiego materiału wykonany jest dach? Tak. Halo, słychać mnie? Chodzi o pokrycie dachu. Czy jest on pokryty Tak, dachówką, tak. czy blachą, a może... Proszę mi jeszcze powiedzieć, jaka jest kwota miesięcznego rachunku za energię elektryczną? Tutaj mi chodzi o średnią z całego roku. Jak się ta kwota mniej więcej u Państwa kształtuje? Dobrze, to ja się zdecyduję. Rozumiem, że Pani nie wie, jaka jest dokładna wysokość rachunku, natomiast w domach jednorodzinnych jest to kwota w okolicach mniej więcej 100 zł. Rozumiem, że u Pani ta kwota jest tak mniej więcej równa lub wyższa. Czy mogę poprosić o powtórzenie jeszcze raz? Nasz doradca do Pani oddzwoni, więc proszę spokojnie czekać na telefon. Bardzo Halo, proszę. słychać mnie?